W końcu się udało. Stworzyłeś symulator, który pozwala ci skopiować samego siebie do aplikacji w telefonie, żeby uczyć się szybciej. Podłączasz telefon, otwierasz Google i zakładasz kaskę z goglami, aby mieć widok 360 stopni. Po ich podpięciu dzwonisz do siostry, aby aktywowała urządzenie. Nie odpowiada, więc idziesz do jej pokoju, gdzie akurat nagrywa wyzwania taneczne na TikToka. Nabijasz się z niej, a potem zmuszasz, żeby poszła na dół i aktywowała maszynę. Idzie za tobą, wciąż przeglądając TikToka. Wkurza się na ciebie i kiedy nie patrzysz, zmienia stronę główną w twoim telefonie na stronę TikToka, po czym aktywuje urządzenie. Jesteś w symulacji, ale coś jest nie tak. Przechodzisz przez wirtualny tunel czasoprzestrzenny. Wokół ciebie krążą różnego rodzaju aplikacje. W końcu lądujesz twarzą na ciemnej powierzchni. Boisz się, serce wali ci jak oszalałe. Rozglądasz się i widzisz siebie w pokoju z ekranem przed sobą. Pyta o twoją nazwę użytkownika. Wykrzykujesz przeróżne słowa, prosząc o wypuszczenie cię, ale za każdym razem, gdy to robisz, miga czerwona lampka. Każde słowo, które wypowiadasz, jest odbierane przez ekran, który następnie wyświetla je jako twoją nazwę użytkownika, prosząc jednocześnie o jej zaakceptowanie, aby kontynuować. Mówisz akceptuj, a ściana się otwiera. Twoja nazwa użytkownika to wypuść mnie. Wychodzisz i nagle znajdujesz się w futurystycznym mieście z błyszczącymi fioletowymi i niebieskimi światłami oraz wysokimi wieżami, na których wiszą ekrany bezustannie pokazujące filmiki z TikToka. Najwyższa wieża pokazuje te najmodniejsze, a pozostałe wyświetlają inne, popularne filmiki. Idziesz przed siebie. Ścieżka prowadzi cię w tłum znajdujący się na środku wirtualnego Times Square. Nad każdym unosi się bańka, na której widać nazwę użytkownika i bio. Pokazuje również liczbę obserwujących. Większość z tych ludzi ma ich niewiele. Wyglądają jak ich zdjęcia profilowe. Wszyscy wpatrują się w ciebie, ponieważ jesteś jedyną osobą, która nie wygląda jak awatar, tylko jak prawdziwy człowiek. Widzisz dwie osoby stojące naprzeciwko siebie, bez ruchu. Zauważasz, że bańki nad każdą z nich się zmieniają. Zaczynają się wzajemnie obserwować. Nagle wszyscy zatrzymują się i wpatrują w dziewczynę, która właśnie została zweryfikowana. W jej bańce pojawia się niebieski ptaszek, a ona sama znika. Podbiegasz do tego, który ją śledził i próbujesz uzyskać jakieś informacje. Jesteś jedynym, który mówi na głos, podczas gdy wszyscy inni komunikują się za pośrednictwem wiadomości w swoich skrzynkach odbiorczych. Zdajesz sobie sprawę, że musisz stać w miejscu i czekać, aż ktoś zaakceptuje twoją wiadomość. Osoba, z którą rozmawiasz, odbiera ją i blokuje. Próbujesz zainicjować kolejny dialog, ale osoba ta odchodzi. Zdajesz sobie sprawę, że niektórzy ludzie patrzą na ciebie w osobliwy sposób. Zaczynają cię obserwować. Są wszędzie. Przyspieszasz kroku i znikasz w morzu ludzi, gdzie nie mogą cię znaleźć. Po chwili wchodzisz w uliczkę i znajdujesz podziemną kawiarnię. Wchodzisz do środka i widzisz grupkę ludzi, którzy siedzą i nic nie robią. Próbujesz zagadać do kilku z tych osób, ale nie odpowiadają. Co jeszcze dziwniejsze, nie mają twarzy. Żadna z nich nie ma obserwujących. Na nic nie odpowiadają. A jeśli próbujesz się z nimi porozumieć, to po prostu wypluwają jakieś reklamy. Patrzysz na ekran w pokoju, pokazuje twoją twarz. TikTok ma cię na celowniku. Słyszysz pukanie do drzwi i do środka wdziera się kilkadziesiąt osób. To wewnętrzna ochrona TikToka i to oni cię ścigają. Wychodzisz przez kolejne pomieszczenie. Teraz jesteś wewnątrz budynku, w którym mieszka wiele z tych botów. Są za tobą i się zbliżają. Docierasz do ślepego zaułka z oknem. Odwracasz się i widzisz ochronę biegnącą prosto na ciebie. Nie masz innego wyjścia, jak tylko wyskoczyć przez okno. Biegniesz w jego stronę i przebijasz się przez szybę. Lądujesz na dachu sąsiedniego budynku. Każda wieża wyświetla teraz twoją nazwę użytkownika i zdjęcie profilowe z napisem poszukiwany. Nie masz pojęcia, dlaczego cię ścigają. Docierasz do kolejnej uliczki i chowasz się w ciemnym kącie. Wygląda na to, że ich zgubiłeś. Sprawdzasz swoje ustawienia, aby zobaczyć, dlaczego jesteś najbardziej poszukiwanym człowiekiem na TikToku. Okazuje się, że twoje konto jest nieważne. Aplikacja myśli, że jesteś błędem, który ją zniszczy.
Wiesz, że cyberbezpieczeństwo TikToka pracuje nad wyłapaniem wszelkich błędów i ataków. Otwierasz swoje ustawienia, ale nie możesz nic zrobić, ponieważ cię zablokowali. Wybierasz szukaj i wpisujesz imię swojej siostry. Okazuje się, że jest zweryfikowana, z niebieskim ptaszkiem, którego trudno będzie namierzyć. Wychodzisz z ukrycia i próbujesz ją znaleźć. Słyszysz jakichś ludzi, więc szybko opuszczasz alejkę. Wracasz do tłumu. Nie możesz pokazywać zdenerwowania, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Docierasz do alei hashtagów, gdzie znajdują się wszystkie modne filmiki. Jak na razie nikt cię nie zauważył. Najpopularniejsze hashtagi są na górze. Niełatwo się tam dostać. Przeglądasz je, ale nie możesz znaleźć swojej siostry. Wtedy przypominasz sobie, że tańczyła, więc sprawdzasz hashtag taniec i próbujesz ją zlokalizować. Dowiadujesz się, że filmik, który wcześniej robiła, jest jednym z najpopularniejszych. W końcu ją znajdujesz, ale zatrzymuje cię ochrona i goni wzdłuż hashtag Avenue. Pojawiasz się w losowych, modnych filmikach. Docierasz do ślepego zaułka i łapie cię ochrona. Eskortują cię do pokoju, gdzie próbują wyciągnąć z ciebie informacje. Myślą, że jesteś botem, ale ty cały czas mówisz im, że wymyśliłeś maszynę do wirtualnego kopiowania samego siebie w TikToku. Nie kupują tego. W końcu próbują cię usunąć, ale to nie działa. Zastanawiają się, co zrobić, ale nie pozwalają ci odejść. Podczas gdy transportują cię do innej placówki, udaje ci się zniknąć z ich pola widzenia i wymknąć się na poszukiwanie siostry. Tym razem musisz mieć się na baczności. TikTok cię szuka. Użytkownicy widzieli cię w hashtagach, więc też się rozglądają. Znikąd wyskakują duże kamery. Próbują cię namierzyć. Jeśli popełnisz jakiś błąd, możesz utknąć w TikToku na dobre. Podejmujesz ostatnią próbę dotarcia do siostry. Znajdujesz kapelusz i kurtkę. Używasz ich do kamuflażu. Nie możesz teraz wejść w jakąkolwiek interakcję, ponieważ inni mogą wykryć twoją aktywność. Musisz jednak wykorzystać tę szansę, aby siostra cię stąd wydostała. W końcu wracasz na aleję hashtagów i kierujesz się do siostry. Znajdujesz tam kilku najpopularniejszych TikTokerów, którzy sobie razem chillują. Twoja siostra jest wśród nich. Jest dużo ochrony, więc starasz się nie rzucać się w oczy. Po chwili powoli podchodzisz do siostry i bierzesz ją na bok. Aktywujesz opcję czatu i prosisz ją, żeby udała się do piwnicy i odłączyła cię od systemu. Ale zanim zdążysz dokończyć ostatnie słowa, ochrona rzuca się w twoją stronę i zaczyna cię gonić. Tym razem wszystkie kamery zwrócone są w twoją stronę i nie ma dokąd pójść. Poddajesz się ochronie, a oni zabierają cię do zamkniętego pokoju, z którego nie możesz uciec. Siedzisz tam zmartwiony, nerwowo potrząsasz nogą i pocierasz dłonie. Nie masz pojęcia, czy twoja siostra otrzymała pełną wiadomość, czy nie. Mijają godziny, a z zewnątrz nic nie słychać. Możliwe, że zawaliłeś sprawę. Nagle dostajesz powiadomienie od siostry. Próbujesz jej odpisać, ale to nie działa. Zaczynasz się dziwnie czuć. Wszystko wokół się trzęsie. Ściany zaczynają się zacinać, a ty widzisz prawdziwy świat. Zostajesz wciągnięty do tunelu czasoprzestrzennego i budzisz się w swoim laboratorium. Ciężko oddychasz, próbując poskładać ostatnie wydarzenia w całość. Masz wrażenie, że pół dnia spędziłeś w TikToku, ale najwyraźniej było to mniej niż pół godziny. Wzrok ci się wyostrza i pierwsze co widzisz, to siostra filmująca cię swoim telefonem. Szczerzy się od ucha do ucha, nie wiedząc, przez co właśnie przeszedłeś.